kolakiem. Najbardziej lubię, jak Mikołaj nam przynosi prezenty i jak jest kolacja. Czasami pomaga mamusi w robieniu kierniczków i w dekorowaniu domu. To jest takie święto, co spędzamy razem chwilę ze sobą. I siedzi się przy stole z tymi z gościami. Narodzenie Pana Jezusa. 100 lat temu. 500 lat temu. 1000 lat temu. 1 milion lat temu. Była Maria w domu, przyleciał anioł, taki jak tutaj, i powiedział jej, że po prostu ona urodzi. Józef Święty nie wierzył jej, że urodzi takiego, no, jak Bóg. No i ona się zgodziła. Jednak pomyślała, no chyba skoro anioł mnie prosi, no to uwierzę mu. Pani Maria chodziła po domach na osiołku, bo nie mogła chodzić, nie miała siły, bo kopał ją dziduś. No to chodziła po domach, czy pan przyjdzie? No to pan straży, powiedział, nie, już nie mamy miejsca. I w szopce urodził się pan Jezus. Dostajenki, dostajenki, gdzie leży maleńki? Dziewczyna wkładała pod poduszkę wianek kwiatów i kartki z imionami chłopców. I jak się obudziła, to wyciągała coś. Jak wyciągała wianek, to znaczy, że wyjdzie za mąż. Musi być też prostokątny stół, żeby na końcu usiadł gospodarz. Trzeba związać stół łańcuchem, że rodzina nigdy się nie rozerwie i nikt jej nie rozłączy, bo łańcucha nie da się nawet piłą przeciąć. Dlatego na pamiątkę mamy papierowy łańcuch na choinkach. I właśnie tak jest z łódzkim. Jeszcze się ozdabiało dom jemioł. Choinka była ozdabiona świeczkami. Prawdziwy jest ogniem. I nie było niczego sztucznego. Choinka była prawdziwa. To się ozdabiało prawdziwymi jabłkami choinkę. Powinno być 12. Bo i Pan Jezus miał 12 uczniów i dlatego, że jest 12 miesięcy. Kluseczki posypane makiem. Śledź, kompot z tusz, pierogi, kar, parszewony z orzeszkami, zupę grzybową, pierogi z kapustą i grzybami, karpie śledzie, pasterka, to jest taka laska, którą mają ze święty. To jest taka musza. Życzymy sobie, żeby przez cały rok było nam wesoło. Żebyśmy się kochali zawsze. Zapomniałam. Życzymy sobie święta zdrowia. I szczęścia. Żeby Pan Jezus się narodził bezpiecznie. Chwała na wysokości, chwała na wysokości.